13 lipca na blogu ST Software pojawia się informacja na temat architektury i wiosek, które pojawią się w dodatku Iberia. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Saba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od ST Software, a w dzisiejszym odcinku mamy informację na temat dodatku Iberia, czyli dodatku, który wyjdzie w tym roku, prawdopodobnie pod koniec tego roku, do Euro Truck Simulator 2. No i te dzisiejsze albo wczorajsze informacje, bo nie wiem w sumie kiedy to oglądacie, nie wiem kiedy to opublikuję, bo nie wiem czy w sumie zdążę tego samego dnia, z powodu tego, że no cóż, są wakacje i warto wykorzystać czas na to, żeby zarobić na nowego RTX-a, więc może być tak, że z tymi filmami mogę się trochę spóźniać i mogą być po prostu następnego dnia, ale jak coś, to prawdopodobnie od tego, no mam nadzieję, tygodnia ruszy już w końcu ta seria podsumowania tygodnia, której wczoraj odcinka nie było z powodu problemów technicznych, ale mam nadzieję, że już od tego weekendu pojawi się pierwszy odcinek i będziemy mogli podsumować ten cały tydzień lub też więcej dni, natomiast już przechodząc właściwie do tego postu, albo jeszcze zanim, no to można zobaczyć, że na blogu ST Software został zmieniony baner na ten z grafiki koncepcyjnej dodatku Idaho, bo jak coś, no to przypominam, już w ten czwartek, 16 lipca, będzie premiera dodatku Idaho, no ale jak coś, no to więcej będzie o tym swoim czasie. No teraz, natomiast przechodząc teraz do informacji na temat dodatku do ETS-a, no to dzisiaj będzie przede wszystkim trochę zdjęć, trochę tych terenów, pokazówek, jak będą wyglądać na terenach Iberii, co niektóre wioski i w ogóle jak będzie prezentować się architektura tego regionu. A więc przejdźmy już do najważniejszych spraw, no to oczywiście do pierwszego zdjęcia. No i na pierwszym zdjęciu, jak widać, jakieś małe miasteczko z dosyć naprawdę świetnym klimatem. No co by nie mówić, no to wiem, że się powtarzam, ale fantastycznie to wygląda, zwłaszcza tutaj, świetny klimacik, zwłaszcza te obiekty są tak bardzo dorobione, takie szczegółowe, no fajnie naprawdę to wygląda. Idąc dalej do kolejnego zdjęcia, tutaj mamy widok bardziej na tą stację benzynową i tutaj możemy zobaczyć, jaka będzie prawdopodobnie jedyna lub jedna z kilku marek tych fikcyjnych stacji benzynowych, jakie będą na terenach Hiszpanii i Portugalii. Jak widać, kolorystyka. Natomiast jeśli chodzi o nazwę tej stacji benzynowej, no to jest to firma Mirosol, co pewnie jest nawiązaniem do realnej marki Repsol, która jest hiszpańską marką wielu stacji benzynowych w tamtym regionie. Ale oprócz tego wariantu prawdopodobnie będzie jeszcze wariant takiej czarnej stacji benzynowej, która kiedyś pojawiła się na innych informacjach, ale możliwe, że niekoniecznie z tej samej firmy. Jednak tego nie można wykluczyć, bo nie dało się zobaczyć, co to była tam za marka. W każdym razie na kolejnym zdjęciu kolejne jakieś takie wiejskie tereny. Bardzo fajnie się prezentują tutaj tak samo. Aż mi się te rajdy przypomniały w Dircie na terenach Hiszpanii. Pamiętam, był jeden taki odcinek, gdzie się przejeżdżało przez miasto. Może niekoniecznie to jest ta sama droga, wątpię w to, ale wspomnienia przychodzą, co jest dosyć ciekawe i fajne. Ten teren, a właściwie ten obiekt można było już zobaczyć chyba na zdjęciu, który przedstawiał zmiany w tym nowym oświetleniu przy użyciu tej nowej technologii graficznej SSAO. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ten budynek, wydaje mi się, że już go widziałem. Natomiast jeśli chodzi o ten teren, to nie do końca, ale widać, że fajnie to wygląda. Naprawdę, widać, że ST Software, a właściwie mapmakerzy ST Software mają też talent do robienia takich mniejszych miejsc, takich szczegółowych. Mogliby pomyśleć nawet, że kiedyby zrobili całą Europę, to mogliby po prostu wypuszczać takie, co niektóre regiony jakichś różnych krajów, niekoniecznie wiecie, w skali standardowej mapy, tylko nawet 1:1, czy tam trochę mniejszej, nie wiem, 1:3, czy coś w tym stylu. I mogliby w sumie robić takie, wiecie, całe miasta, całe, bo ja wiem, powiaty, może województwa, czy tam landy, czy coś innego, w zależności od tego, o jakim kraju mówimy, bo widać, że też umią to robić, a pewnie ta skala, ta 1:19, też ich pewnie boli, bo widać, że mają wielki potencjał i fajnie by coś takiego wyglądało. Ale wtedy warto by było też pomyśleć o innych ładunkach, które byśmy mogli wozić. Ale pewnie ST Software, słysząc taką propozycję, to już pewnie z takich planów nie skorzysta. Szkoda. Natomiast tak, tutaj mamy kolejne tereny, jakieś skrzyżowanie, bardzo fajne. Tutaj kolejne tereny, jakaś nowa droga postawiona, też to fajnie wygląda. Autostrada czy też ekspresówka wokół jakichś miasteczek, tutaj też.
I tutaj też. I tutaj ostatnie zdjęcie na blogu, które prezentuje się bardzo fajnie. I nie wiem jak wam, ale tak jak przy tym drugim, a właściwie nie drugim, tylko czwartym zdjęciu, przypomniał mi się rajd Hiszpanii z Dirta, tak na tym zdjęciu przypomina mi się akurat mapa CS Italia. Z CS-a oczywiście. Akurat Italia była jedną z moich bardziej ulubionych map, no a poza tym, tak w ogóle odchodząc od tematu Italii, wracając już do Iberii, to miejsce też jest bardzo fajne. Naprawdę jazda po tego typu miastach, miasteczkach będzie czymś wspaniałym. A co jest najciekawsze w tym miejscu, to, że ta droga nie jest zablokowana. Nie ma tu żadnych X-ów ani tym podobnych elementów. Nie wiem, czy będą w tym miejscu X-y, czy nie, czy będzie można gdzieś tam wjechać. Może tylko wyłączyli albo nie posadzili ich tutaj ze względu na to, że no prace nadal trwają. A może ze względu na to, że nie chcieli psuć tego widoku. No mam nadzieję, że po prostu tych X-ów tutaj nie będzie, a tam dalej ta droga będzie gdzieś prowadzić, bo no powiedzcie, no sami pewnie chcielibyście się przejechać po tego typu drodze z bruku czy z jakiejś kostki, jeszcze tak trochę pod górkę. No myślę, że chyba wiele osób by chciało się przejechać taką drogą, bo naprawdę wygląda fantastycznie. No i z tych zdjęć to by było na tyle. Natomiast przejdziemy sobie jeszcze do jednego zdjęcia z Twittera. Tutaj też mamy okolice jakiegoś miasteczka, które też bardzo fajnie się prezentują. No i ostatecznie możemy przejść jeszcze do Instagrama SC Software. Trochę powiększyłem, żeby wam odtworzyć ten oto filmik pokazujący te tereny, ale już w ruchu. To są praktycznie te same tereny, co były na zdjęciach. No chociaż nie wszystkie, chociaż nie, to jest drugie zdjęcie. Jak coś możecie podziwiać, tego nie było, a ja w tym czasie zamilknę. No i to by było na tyle. Trochę jakoś była słaba, ze względu na to, że jest to no, filmik z Instagrama. No i cóż, niezbyt ładnie to wygląda, no ale nic na to nie poradzę. Mogliby gdzieś indziej też dawać te filmiki, byłoby lepiej. No ale jeśli chodzi o te dzisiejsze informacje, no to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!